Sergio pod filmem o Neptunie zapytał: ile by się tam leciało z Ziemi? Zarówno Neptuna, jak i planetę Uran odwiedził do tej pory tylko jeden statek kosmiczny. W latach 80. po pokonaniu ponad 3 miliardów kilometrów do Urana dotarła sonda Voyager 2. Podróż zajęła 9 lat, a wysłana przez NASA sonda zebrała większość najważniejszych informacji w ciągu zaledwie 6 godzin. 3 lata później sonda przeleciała również obok Neptuna. Zatem 12 lat to czas, jaki należy poświęcić, by dotrzeć do Neptuna, i to wykorzystując kopniaka w postaci asysty grawitacyjnej Jowisza. Wspomniane odwiedziny były jednak dosyć szybkimi przelotami, które dostarczyły naukowcom zaledwie wykonane w biegu fotografie tych gazowych olbrzymów. Reszta tego, co wiemy o tych planetach, pochodzi z obserwacji za pośrednictwem kosmicznego teleskopu Hubble'a i kilku potężnych teleskopów naziemnych. A aby dobrze przyjrzeć się Uranowi i Neptunowi, potrzeba czegoś więcej. Czegoś, co będzie krążyć wokół nich dłużej. Potrzeba czegoś na podobieństwo sondy Cassini. Dodatkowo w wiedzy na temat obu planet, znanych jako lodowe olbrzymy, nadal istnieją ogromne luki. Jednak w ciągu najbliższej dekady wystąpi korzystne wyrównanie się planet, które mogłoby znacząco skrócić czas podróży do nich. Postanowiłem sprawdzić, czy agencje kosmiczne planują ten czas wykorzystać, a jeżeli również jesteście tego ciekawi, to zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia lajka pod filmem i zapraszam do oglądania. Nie ma co ukrywać, lodowe olbrzymy stanowią nowe terytorium dla szerokiego grona naukowców, do badania pierścieni planetarnych, atmosfer, księżyców czy oceanów. Rzadkie ułożenie planetarne pomiędzy Neptunem, Uranem i Jowiszem nastąpi na początku lat 30. XXI wieku i pozwoli statkowi kosmicznemu okrążyć Jowisza w drodze do najbardziej odległych planet. Pozwoliłoby to skrócić czas podróży i dałoby szansę dotrzeć na miejsce w czasie życia jego instrumentów i systemów zasilania, zwykle około 15 lat. Zmniejszyłoby to również masę paliwa, umożliwiając przeniesienie pełnego zestawu instrumentów naukowych. Aby wykorzystać to wyrównanie, misje do Neptuna musiałyby wystartować około 2031 roku, a misja do Urana w połowie roku 2030. Na marginesie, decyzja o wycelowaniu sondy Voyager 2 w lodowe olbrzymy została podjęta w 1981 roku i wykorzystała rzadkie ustawienie zewnętrznych planet. Podczas przelotu nad Jowiszem Voyager 2 otrzymał kopniaka z planety, wyrzucając go na właściwą ścieżkę do Urana i ostatecznie do Neptuna. Podobna pomoc grawitacyjna Jowisza będzie możliwa pomiędzy 2029 a 2034 rokiem. NASA jest uważana za najbardziej prawdopodobną agencję kosmiczną, która może taką flagową misję przeprowadzić. Przygotowanie misji zajmuje zwykle od 7 do 10 lat, a zielone światło dla NASA zależy od tego, czy misja zostanie uznana za priorytetową. Misja do Neptuna czy Urana musiałaby konkurować z propozycjami powrotu próbek z Marsa bądź eksploracji Wenus. Jednak podczas gdy naukowcy zajmujący się Marsem i Wenus bazują na dekadach eksploracji, Uran i Neptun są tak naprawdę zdane same na siebie, ponieważ nie zakończyliśmy jeszcze pierwszej fazy ich badań. Misja na którąkolwiek z planet powinna obejmować wejście na orbitę wokół niej i wysłanie co najmniej jednej sondy w jej atmosferę, bądź na jeden z jej księżyców. Naukowcy uważają Urana oraz Neptuna za bliźniacze z powodu ich podobnych rozmiarów i mas, ale nikt nie wie, jak bardzo są one podobne, jaki jest ich skład i jak się uformowały. Modele matematyczne mają problem z wyjaśnieniem wewnętrznych struktur planet lub dlaczego bardziej odległy Neptun wydaje się być cieplejszy od Urana. Wszyscy zakładają, że są one zbudowane z form wody, a może lodu amoniakalnego, ale tak naprawdę nie możemy być tego pewni. Misja do lodowych olbrzymów przyniosłaby również korzyści w badaniu egzoplanet. Około 40% znanych egzoplanet to planety wielkości lodowych olbrzymów. Zrozumienie tego, co rozmiar i atmosfera tych planet mówi o ich powstawaniu, zależy od zrozumienia tych procesów w naszym własnym Układzie Słonecznym. Odwiedzenie każdej z tych planet przyniosłoby bogate rezultaty. Badania pokazują, że wysłanie sond w misji na obie planety byłoby wykonalne, ale bardzo kosztowne. Neptun jest atrakcyjny, ponieważ jego księżyc Tryton wydaje się być aktywny geologicznie i może zawierać podpowierzchniowy ocean, potencjalnie wypełniony płynną wodą.
Jednak uran, który ma niezwykłe pole magnetyczne, nachylone względem osi obrotu planety, ma więcej dziwnych cech niż Neptun, które podważają istniejące modele naukowe. Jeśli planetolodzy przegapią nadchodzącą okazję, będą musieli poczekać na następne wyrównanie w połowie lat 40. XXI wieku lub polegać na potężniejszym systemie startowym, takim jak na przykład Space Launch System przygotowywany przez NASA, ale ta technologia jest wciąż w fazie rozwoju. Jednak czy agencje wyrażają chęć odwiedzenia rejonów tych planet? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie muszę powiedzieć, że istnieje całkiem niewiele informacji na ten temat. Większość źródeł datowanych jest na lata 2015-17 i obecnie mogą już nie być aktualne. Niemniej, w ramach programu Discovery nowa misja NASA do lodowych olbrzymów może być w zasięgu ręki. Rozpoczęty w 1992 roku program daje naukowcom szansę na wyobrażenie sobie innowacyjnych, niskokosztownych sposobów na rozwikłanie tajemnic Układu Słonecznego. W sierpniu 2017 roku rozpoczął się okres składania propozycji Discovery, a niewielka grupa w Jet Propulsion Laboratory zwołała dwudniową sesję burzy mózgów. Grupa ta stworzyła propozycję o nazwie Trident i może pozostańmy przy tej wymowie, ponieważ Trident brzmi całkiem nieciekawie. Propozycja ta zakłada przelot nad Trytonem, który jest księżycem Neptuna. Proponowana misja Trident przeleci w odległości 500 km od olbrzymiego księżyca na tyle blisko, że przejdzie przez jego atmosferę. Trident planuje sporządzić mapę Trytona, scharakteryzować jego aktywne procesy oraz ustalić, czy księżyc posiada pole magnetyczne, co wzmocniłoby argument, że księżyc skrywa pod swoją powierzchnią ocean. Aby wykonać te zadania, Trident będzie potrzebował wielu instrumentów, w tym magnetometru, kamery wąsko- i szerokokątnej oraz spektrometru plazmowego. W lutym 2020 roku NASA wybrała propozycję Tridenta jako jednego z czterech półfinalistów klasy Discovery. Planowo zespół, który zaproponował misję, miał odwiedzić NASA w lutym bądź marcu 2021 roku w celu intensywnego przeglądu, zanim agencja dokona ostatecznego wyboru misji. Jednak do tej pory nie wiem, czy coś się w tym temacie zmieniło. Co do Europejskiej Agencji Kosmicznej, to agencja pracuje już nad dwiema dużymi misjami na początek lat 30., więc mało jest prawdopodobne, że mogłaby zdążyć na czas startu. Alternatywnie ESA mogłaby wnieść swój wkład w misję prowadzoną przez NASA, ale to wymagałoby decyzji Stanów Zjednoczonych. Każda agencja mogłaby również wysłać lżejsze, tańsze misje, na przykład na przelot obok jednego z lodowych olbrzymów. Takie misje przyniosłyby cenną wiedzę, ale nie zapewniłyby kompleksowych badań, na które liczą naukowcy. I nie chcę was zawieść, ale to prawdopodobnie tyle. Możliwe, że o jakiejś misji nie wiem, więc jeżeli masz informacje o czymś, co może być istotne w temacie lotu do lodowych olbrzymów, to chętnie przeczytam o tym komentarz. Znalazłem również informacje na temat np. Ice Giant Orbiter bądź statku kosmicznym o nazwie Muse, ale wygląda na to, że prawdopodobnie te projekty umarły, ponieważ nie ma o nich żadnych informacji. Mam nadzieję, że się mylę. Tymczasem dzięki za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że materiał ci się podobał i że dotrwałeś do końca tego filmu. Zapraszam do sprawdzenia moich social mediów, by być zawsze na bieżąco z moimi produkcjami. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia już jutro.